Piotrek, zacznę od tematu najważniejszego chyba dla nas wszystkich. Jak twoje zdrowie? Bo dochodziły mnie słuchy, że tam jakieś lekkie problemy z plecami się pojawiły. Jak to wygląda na teraz? No jest ten problem z plecami cały czas. To jest jakby taki mój problem, który wraca. Teraz też wrócił i robię wszystko, co mogę, żeby wrócić jak najszybciej. Na razie ta rekonwalescencja się przedłuża. No i tak naprawdę no czas tylko odpowie na pytanie, ile to potrwa. To życzymy zdrówka i przejdziemy trochę do tych aspektów sportowych. Nie będę pytał, jaki to sezon jest dla was, bo obstawiam, że każdy z was wie, jakbyśmy się każdego spytali, że nie tak sobie go wyobrażaliście, nie tak chcieliście, żeby on wyglądał. Jak to wygląda w środku was drużynie? Jak morale, jak ta wasza taka sportowa, nie wiem, złość, sportowa motywacja, jak to wygląda od środka? No jakby to co się dzieje w szatni, to przez cały sezon gdzieś tam myślę ewoluuje, no bo na początku było takie niedowierzanie, bo zakładaliśmy, no czuliśmy się na siłach wygrywać w plus lidze te mecze. I realnie podchodząc do sezonu myśleliśmy, że te zwycięstwa będą co któryś mnie, że będziemy wygrywać tutaj z faworytami nagle, ale że będziemy potrafili regularnie punktować. Potem pojawiła się gdzieś taka irytacja, brak zrozumienia, no, że zrobiliśmy tak naprawdę co mogliśmy, trenowaliśmy, wszystko wydawało się, że idzie w dobrą stronę, jeśli chodzi o tą siatkówkę, o tą pracę na sali, a jednak mecz po meczu, ta tabela nam, rywale gdzieś bezpośrednio nasi nam odjeżdżali, my staliśmy w miejscu gdzieś z tym Bielskiem, no bo teraz tak wygląda tabela, że my i Bielsk jesteśmy outsiderami ligi. No teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że ciężko już patrzeć wyżej, tylko chcemy utrzymać tą ligę w Radomiu. A żeby to zrobić spokojnie, musimy wygrywać. No, musimy zdobywać, może nie wygrywać, musimy zdobywać punkty. Żeby to robić, musimy się prezentować dobrze na boisku, grać najlepszą siatkówkę, jak tylko potrafimy w każdym meczu. I cierpliwie liczyć, że w którymś meczu wystarczy, żeby zapunktować, a najlepiej, żeby mecz wygrać. Mhm. Czy ty w swojej karierze już spotykałeś się z czymś takim, z takim doświadczeniem, czy jest to dla ciebie też jakby i dla was coś nowego, coś niespotykanego, że tak długo na te zwycięstwa musicie czekać, a jak doskonale wiemy, te zwycięstwa w sporcie, one pomagają jakby tak budować to całą jakby drużynę szeroko pojętą. Czy byłem w podobnej sytuacji? I moje pierwsze doświadczenia z Plus Ligą w Olsztynie wyglądały podobnie, kiedy to dwa sezony mieliśmy poniżej oczekiwań. Wydaje mi się, że tam liga była jeszcze 10-zespołowa. Mieliśmy przedostatnie albo ostatnie miejsce, ciężko mi już teraz wrócić z pamięci, a taka moja realna historia, no to z Bielskiem zajęliśmy przedostatnie miejsce w lidze i niestety spadliśmy do ligi niżej, także mam te doświadczenia, przeżywałem to. Ta seria u siebie, przegranych meczów u siebie rzeczywiście jest niecodzienna i to gdzieś tam czuć od chłopaków, którzy doświadczają tego jakby od poprzedniego sezonu. Bo no mi się nie udało, generalnie RCS, czyli nowa hala, nie zasmakował jeszcze oficjalnego zwycięstwa, no bo my tu mówimy, że wygraliśmy sparing z Meksykiem, ale no to wiadomo, że pół żartem, no gdzieś tam też trzeba żartować, bo no przecież byśmy, każdy z nas przez to przechodzi, co tu jest i trochę humoru no nie zaszkodzi, wiadomo nad czym się musimy skupić, ale to nic złego, no generalnie no nie jest to sytuacja komfortowa przede wszystkim, nie jest to codzienna sytuacja i liczę, że jeszcze w tym sezonie, w tym roku to już w ogóle nie mówię, ale w tym sezonie, że wreszcie Radomskie Centrum Sportowe doczeka się pierwszego zwycięstwa. Ty jako doświadczony zawodnik grałeś tu i tam, troszkę tej siatkówki już na swoich barkach doświadczenia masz. Czy ty masz jakąś, nie wiem, receptę? Masz jakiś pomysł, co może być powodem, czy gdzieś
nie wiem, szkoleniowiec, jeden czy drugi, nie wiem, zarząd klubu, osoby decyzyjne gdzieś z wami, z doświadczonymi zawodnikami poruszają ten temat, gdzie możemy dotknąć, co może pasowałoby zmienić, żeby to ruszyło, żeby to, kolokwialnie mówiąc tym sportowym żargonem, przeskoczyło i żeby zaczęło działać tak, jak powinno działać? Jasne, no te rozmowy były już od początku, kiedy każdy ze sztabu i z zarządu i z nas zawodników widział pierwsze oznaki takiej dziwnej słabości, która nie powinna się pojawić, w sensie nie byliśmy na to może gotowi, że tak to może wyglądać, no to były rozmowy, potem ruch ze strony klubu, czyli zmiana trenera. No my w szatni też, bo po każdej tej następnej porażce siedzimy, no, rozkładamy ręce i robimy burzę mózgów, nie? Co można zrobić. Czasami dochodzimy do wniosku, że dajemy czas, czasami dochodzimy do wniosku, że zmieńmy coś. I szukamy, no, to naprawdę nie jest sytuacja taka, że gdzieś tu jest złota metoda, która pozwoli nam wygrać następny mecz i ojej, nic nie było. Nie? To wszystko siedzi w głowach. My wielokrotnie poświęcamy swoje, raczej każdy poświęca swoje życie poniekąd, żeby być tu konkretnie w tym miejscu, reprezentować Radom w rozgrywkach plus ligi. I to jest tu i teraz nasze całe życie, więc my też nie jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo każdy chce z nas to robić jak najlepiej się da, a patrząc w tabelę, robimy to bardzo źle, więc każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę, chciałby to robić lepiej, wygrywać te mecze, no ale to nie jest takie proste, jak się okazuje. Jasne. A właśnie wspominałeś o trenerze. Jak się trenuje z trenerem, który niedawno siedział w szatni z wami i wszyscy doskonale o tym wiemy, że inne relacje łączą zawodnika z zawodnikiem w szatni, a inne relacje wiążą zawodnika z trenerem już powiedzmy na sali, na której trenujecie. Jak to się zmieniło? Czy to się zmieniło? Jak to wygląda trenowanie pod okiem niedawnego kolegi z szatni? Wydaje mi się, że Paweł bardzo, bardzo płynnie zmienił swoją rolę. No, traktowaliśmy się dobrze w szatni, teraz się traktujemy dobrze, tylko że jest powiedzmy nad nami, tak? Więc nie wiem, czy to tak można nazwać, ale jest jakiś taki większy respekt, powiedzmy. No, on jest teraz szefem, on jest wodzem i ma nam przewodzić, więc To jakby płynnie się zmieniło. Wydaje mi się, że dla każdego to nie było problemem. Może najbardziej dzięki temu, że dla nas nie było inaczej. Dla nas to nie było problemem dzięki temu, że Paweł się szybko zaadoptował do nowej roli. No i co? No, tak naprawdę więcej ciężko powiedzieć. Jak ocenisz ten sezon w swoim wykonaniu? Gdy tam plecy nie spinały i gdy nie byłeś w pełni zdrowia i wszystko funkcjonowało tak, jak chciałeś, żeby funkcjonowało? Znaczy, na pewno z kilku występów jestem bardzo zadowolony. Tak nie grałem dawno, żebym był gdzieś tam najlepszym punktującym w zespole. Jestem zadowolony na pewno z elementu przyjęcia, z perspektywy całego sezonu. Jakby wiadomo, że z mojej strony ta dokładność to nigdy nie jest coś wybitnego, ale chyba jest to najlepszy mój sezon, jeśli chodzi o procent popełnionych błędów. W sensie, że że najmniej tych błędów było od kiedy gram w lidze na przyjęciu. Ale był też był nierówny. Gdzieś na tym na początku tego sezonu było tak, że grałem jeden czy dwa dobre, niezłe mecze, a potem gdzieś tam gorszy, byłem zmieniany, potem wracałem, próbowałem się odbudować. No może nieco nierówny. No teraz szkoda jakby, że nie mogę pomóc drużynie, bo jesteśmy w bardzo ważnym, trudnym dla wszystkich momencie. Także każde siatkarskie ciało jest przydatne. Mam nadzieję, że jak najszybciej dołączę do chłopaków i będę mógł te punkty z nimi razem się bić. A jak ocenisz
tak sobie teraz myślę, słuchając Ciebie i te problemy zdrowotne w... Jak ocenisz 16 drużynową ligę? Czy to nie jest za dużo? Czy mamy na tylu zawodników na poziomie plusligowym, żeby ta plusliga tylu zawodników liczyła? Z Twojej perspektywy już doświadczonego zawodnika w tej lidze, jak byś to ocenił? No na pewno pierwszy okres ligowy był bardzo szalony. Nawet dla nas, gdzie nie graliśmy w pucharach oczywiście, tylko graliśmy samą ligę, to praktycznie każda kolejka była rozgrywana środa, sobota, czyli graliśmy te dwa mecze w tygodniu, gdzie nie ma mowy, dochodzą wiadomo wyjazdy, różnie się układa, ale tych wyjazdów i tak jest sporo. Nie ma mowy o normalnym treningu. No i właśnie taki zespół jak nasz, kiedy dostawał przysłowiowo po tym, no nie będę mówił, dostawał po prostu po głowie, o właśnie, brakowało mi takiego ładnego określenia, dostawał po głowie mecz za meczem, dostawał po głowie w środę, no to nie ma zbyt dużo czasu do soboty, żeby coś rzeczywiście zmienić, dostajemy po głowie w tą sobotę, w środę kolejny mecz, także tutaj ten nasz zespół też, wiadomo, że to każdy tak grał, ale jak te porażki się zaczęły nawarstwiać, to było jeszcze więcej problemów niż moglibyśmy sobie z nimi poradzić. No i teraz dla nas ta liga zwolniła, tak? Bo do końca roku trzeba było rozegrać, dlatego było tak szybko, bo trzeba było rozegrać rundę zasadniczą, żeby wyłonić najlepszą szóstkę do Pucharu Polski. Jak oceniam? Z perspektywy takich tych lat, kiedy było 16 zespołów, no to tabela pokazuje, że ktoś odstaje. Że ktoś tych punktów zbiera mało, także może być tak, że właśnie nie ma potencjału ludzkiego na 16-zespołową ligę. I szybko robi się dużo, wydaje mi się, tak jako kibic, robi się sporo meczów, które po prostu trzeba rozegrać, a one za dużo nie wnoszą, bo ani ta drużyna, te drużyny, które grają, nie mają już szans na playoffy, nie mają szans na spadek, po prostu wegetacja od, nie wiem, połowy stycznia, drużyna wegetuje, po prostu grasz de facto tak, znaczy, tak po prostu... No to akurat wydaje mi się, że w tym sezonie jest o tyle ciekawie, że nie ma zbyt dużo. Okej, okay, no my i Bielsko odstajemy, tak? To tabela pokazuje, nie trzeba. Po prostu to jest fakt. Ale no, walka o ósemkę, no to będzie arcyciekawa i to teraz mamy, nie wiem, końcówkę ligi, a nic nie wiadomo tak naprawdę, kto w tej ósemce się znajdzie. Mówię tutaj o, powiedzmy, ostatnich siódmym i ósmym miejscu. I co jeszcze? Oczywiście patrząc z perspektywy zespołów, które grają w Lidze Mistrzów, no to one mają, nie tak jak my, że od październik, listopad, grudzień są ciężkie, tylko oni mają październik, listopad, grudzień i tak do końca kwietnia czy maja. Byłem w Kędzierzynie Koźlu, graliśmy dwa takie sezony, bodajże jeszcze nawet to była 14 zespołowa liga, a i tak nie było czasu rozgrywać tych meczy. Pamiętam jak trener się zastanawiał, gdzie tu co wcisnąć. Bo... No to wtedy nie jest wyjazd, nie wiem, tam 5 godzin, 6 w autobusie, tylko to jest wyjazd dwudniowy, który zaraz... Logistyka. Spanie, pasowałby się przespać, pasowałby trochę odpocząć, może tak. I dopiero trenować. No i tak jak w ten sezon pokazuje, no to teraz myślę, że sporo jest tych kontuzji wyłączających zawodników na dłuższy czas. No, akurat mnie też coś tam dotknęło. Ale też jest sporo zawodników, którzy nabawili się kontuzji kolana chociażby w tym sezonie, nie wiem, bodajże trzy kontuzje kolana, albo cztery. Sporo jest, gdzieś tak się ogląda, to tu gdzieś ktoś łokieć, tu kolano, tu jakieś przeciążenie, tu kogoś nie ma, bo zachorował, tu kogoś coś boli, więc tych rzeczy jest sporo. Ty grałeś w Olsztynie, grałeś w Bielsku, grałeś w Warszawie, w Kędzierzynie, tak jak wspominałeś, w Suwałkach. Na przestrzeni tych lat, jak ta liga się, no bo obstawiam, że ona się rozwinęła, bo jako produkt plus liga to już jest coś fajnego. A gdzie byś dostrzegał te największe zmiany, pod jakim względem, nie wiem, profesjonalizacji, marketingu, wypełnienia hali, nie wiem, różnych jakichś innych rzeczy, które gdzieś ci przychodzą do głowy, gdzie byś dostrzegł te najfajniejsze rzeczy, nie wiem, powiedzmy dwie, które rzucają cię w oko, gdzie ta plus liga rozwinęła się na przestrzeni tych ostatnich lat najbardziej? No tak na szybko, to na pewno transmisje telewizyjne to jest coś, co poszło niewątpliwie do przodu i kiedyś pamiętam w Olsztynie, to były początki mojej ścieżki siatkarskiej i
i tak planowaliśmy, dobra, teraz mamy mecz telewizyjny i to było coś wyjątkowego, teraz każdy mecz jest telewizyjny, nie? I to jest jakby to, totalna zmiana. Tak samo myślę, że challenge też bardzo ułatwia pracę sędziom, dużo mniej jest kontrowersji. To są takie, powiedzmy, techniczne sprawy, a jeśli chodzi o na przykład poziom plus ligi, no to jakość naszej reprezentacyjnej i pewność siebie chłopaków, którzy są z reprezentacji, też się przekłada na poziom ligi, bo my nie musimy szukać gwiazd zagranicy, bo gwiazdy światowej siatkówki grają tutaj i to są Polacy, tak? Przez co prestiż naszej ligi wzrósł i też siłą rzeczy przyjeżdżają do nas coraz chętniej bardzo dobrzy zagraniczni siatkarze. No i coś, co było 10 lat temu nie do pomyślenia, no to zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a to się udało Zachsie dwa razy w ostatnich dwóch sezonach. Także no, dzieje się bardzo dobrze w naszej siatkówce, cały czas są ruchy do przodu. I oby tak dalej, żebyśmy się nie zatrzymywali, byli tych, kto wie, może będziemy uznawani za tą najlepszą ligę, no bo wiadomo, że włoska jeszcze gdzieś tam przewodzi. No. Jako kibic siatkówki muszę też podpytać o rzecz specyficzną, że tak powiem, w twojej grze. Mam tutaj na myśli twoje najście do ataku, które od kiedy zobaczyłem cię pierwszy raz, gdzieś tam grałeś. I mówię, kurczę, coś mi tutaj, jakby coś jest inaczej. Jak do tego doszło, że twoje najście jest inne, odbiega od tego, powiedzmy, takiego książkowego? A kiedy mnie zobaczyłeś pierwszy raz? Nie pamiętam. To już jak się zaczynałem interesować siatkówką, to nie wiem, 6, 7, to twoje początki takie. No to tak naprawdę, to jakbyś prześledził, to są różne sezony. Moja technika ataku jakby się zmienia też. No i to jest taka moja, już kiedyś miałem takie pytanie w wywiadzie i powiedziałem coś w stylu, że to jest taka moja zagadka życiowa, że tego też nie rozumiem. Pamiętam, że w ogóle temat czy prowadzenia mojej ręki, czy właśnie tej techniki ataku zaczął się po pierwszej mojej dużej kontuzji, po zerwaniu więzadła krzyżowego. Rok wtedy nie grałem w siatkówkę. I tak jakby wróciłem wtedy. Zacząłem atakować, dla mnie atakowałem tak jak poprzednio i ten nawyk jakby ten zły się uczyłem się tego nowego atakowania, bo to dla mnie wtedy było łatwiejsze po tej kontuzji. Nikt mi wtedy nie zwracał uwagi, żeby coś zmienić, nie przystopował mnie, tylko dobra, trzeba było grać. No i jakby powstał ten problem, ten nowy nawyk, który gdzieś tam potem w Siedlcach pamiętam, że walczyliśmy z tym w pierwszej lidze, żeby ten atak zmienić. To się udało. No ale jakby ten drugi, zły nawyk był na tyle silny, że po jakimś czasie zaczął wracać. Nie? No i ja na każdym treningu gdzieś tam się skupiam na tym, żeby... Na każdym treningu, to nie jest tak. Czasami też muszę myśleć po prostu o skuteczności, zdobywać punkty. Ale wiem, co jest, jak mogę atakować, jaki jest dobry ruch i do tego cały czas dążę, ale ten zły nawyk, zły odruch wraca. Nie? Nie wiem, czy możemy go też traktować jako zły, po prostu jest inny, bo jak sobie przyglądałem gdzieś statystyki, to jakby cały czas jesteś w tych, mówiliśmy o aspektach ofensywnych twojej gry, że to cały czas są naprawdę bardzo interesujące liczby. W tym sezonie to jest chyba około 50% skończonych ataków, więc jakby... Tak, tylko że jakby ten zły ruch, ja go tak nazywam, bo tamten drugi jest na pewno lepszy. Już to sprawdzałem, w sensie sprawdzałem. Wiem jak mogę być efektywny w ataku, a to mi zabiera zasięg. Przede wszystkim, na czym ja bazuję, więc to jest różnica taka, że... Czy ta skuteczność mogłaby być jeszcze wyższa? Tak zakładam. No, do tego dążę. Teraz w tym sezonie, jakbyś sobie, bo mówisz, że patrzysz, no to na wysokich piłkach atakuje inaczej niż na szybkich. A, to aż tak jest, analizy to. Taka jest różnica, tak. I na tych szybkich piłkach potrafię być wysoko, potrafię być nad blokiem, a na tych wysokich nie wykorzystuję pełni swojego zasięgu.
To jeszcze na koniec, w trakcie prezentacji twojej osoby w naszej agencji otrzymałeś pytanie o jakby twoje marzenia, twoje sportowe gdzieś cele. I odpowiedziałeś, że cały czas marzysz jako sportowy zawodowy o grze w kadrze. Mi bardzo się to spodobało, że jakby mimo tego, że poziom naszej kadry jest wysoki od dłuższego czasu, jakby ta grono zawodników, którzy na pozycji przyjmującego się tam wymieniają, jest ograniczone, to bardzo fajne jest to, że cały czas w tobie ten ogień marzenia grania z Orzełkiem, który miałeś okazję jakby dostąpić tego też zaszczytu, w tobie płonie, bo to chyba pozwala tak na co dzień też każdy ten ciężar podnosić z inną jakby werwą, każdą piłkę podbijać z innym jakby zaangażowaniem, że to w tobie cały czas to płonie. To chyba bardzo fajne uczucie. No tak, no ja wychodzę z założenia, no, że jeśli bym się nie rozwijał, to bym się cofał, tak? No to jakby będąc sportowcem, nie można dopuścić do głowy myśli, że już jest okej, nie? Taka jest moja filozofia, tak, że zawsze można coś zrobić lepiej. No a jak chcę coś robić lepiej, no to gdzieś ten cel musi być wyżej niż plus liga. Tylko no, mamy takie piękne czasy, że nasza reprezentacja jest potężna i każdy chciałby dostąpić zaszczytu grania w niej i zdobywania medali dla naszego kraju. Także to jest jakby naturalne, ale no tak jak też wspomniałem w tym wywiadzie, że jestem realistą. Można wymienić jednym tchem nazwiska, które są nade mną w hierarchii przyjmujących i jakby grają teraz świetne sezony chłopaki, więc tych miejsc w kadrze robi się bardzo mało. No ale ja mówię, każdy sezon jakby następny zaczynam z myślą, że to będzie ten sezon, nie? Jakiś najlepszy w moim życiu. Ten też tak zaczynałem. Teraz moim marzeniem największym jest wrócić do zdrowia. Zawsze gdzieś tam ta moja głowa tak zostaje weryfikowana, jak właśnie gdzieś cały czas uciekam do przodu, to nagle się cofam i wracam do tego podstawowego marzenia, czyli wyjść w ogóle na boisko, nie? Kto wygra plus ligę? Kto wygra plus ligę? Miałem to przemyślenie. Bo pamiętaj, że jak to odwiniemy za parę miesięcy, to wtedy będziemy mogli sprawdzić. Kurczę, strasznie mi się Warszawa podoba w ostatnim czasie. Ciężko, żeby się nie podobała. No, wygrali 9 z 10 meczy i grają naprawdę dobrze. Od kiedy trener Graban ich przejął, to naprawdę jest tak, ciekawy. Tak, ale tak jakby wszystkie klocki tam do siebie pasują, nie? Ta gra jest dobra dla oka, ale też bardzo skuteczna. Kurczę, naprawdę ciężko. Teraz jest, kandydatów jest... To będzie totalny strzał. Powiem, że Jastrzębski Węgiel. Tak, teraz ich forma... Dołek, ale... Jest, dołuje, ale jakby tam jak w domku jesteś, wygrywasz, to chyba tam jest... ma kto grać. I myślę, że w tym najważniejszym momencie będą bardzo groźni. Ale no, nie można też nie spojrzeć na Zaksę, która się wzmocniła na bardzo ważnej pozycji, gdzie gdzieś tam brakowało. Wiadomo, że Adrian Staszewski i Wojtek Żeliński grali bardzo dobrze, ale no, pamiętamy Kamila Semeniuka, jakim był zawodnikiem i jak potrafił ten zespół ciągnąć, a Bartek Bednosz ma, myślę, podobne umiejętności i to może być takie brakujące ogniwo, żeby wznieść to Zaksę na bardzo na najwyższy poziom. Najpierw musi wygryźć ze składu Adriana, żeby... Wczoraj chyba nie był na meczu. Tam jakieś choroby tam sprawdzały. No to już teraz zmierzamy bardzo szybko do końca. Jak ocenisz współpracę z Kaman Sport Management? Do tej pory jest ona dość krótka na razie, natomiast jak ci się podoba współpraca z chłopakami, z całą jakby agencją? Bardzo. Przede wszystkim tutaj warto podkreślenia jest kontakt z Kamilem Gutkowskim, który jest jakby odpowiedzialny za moją osobę bezpośrednio. Mieliśmy zawsze bardzo dobry kontakt, od kiedy się poznaliśmy, bo graliśmy razem kiedyś w Siedlce. Jakby pamiętam w głowie, jak sobie mówiłem, kurczę, ty to masz tak wszystko, wiesz, że ty to jesteś idealnym
menadżerem kiedyś. Jak się dowiedziałem, że pełnił takie, że ma takie stanowisko w tym momencie, no to jakby wiedziałem, że chciałbym z nim współpracować. No i my bardzo dużo rozmawiamy. Gutek wszystko o mnie wie. Współpracuję. No ta współpraca jest na bardzo wysokim poziomie, tak uważam, ja jestem zadowolony. Mhm. I na koniec, jakby mam tutaj zanotowane pytanie, czego ci życzyć na tą drugą część sezonu, ale z naszej długiej rozmowy chyba wywnioskowałem, że przede wszystkim zdrowie, jak będziesz miał to zdrowie, to resztę chyba już na siłowni tak i na sali powalczysz. Tak jest, zdrówko mi jest tylko potrzebne i nam jako Ceratonej Czarnych radom możesz też życzyć punktów.